Witamy Was bardzo serdecznie, Grażyna Adamska, Bogusia Andrzejewska. Poczekamy chwilę, aż do nas dołączycie. Dzisiaj bardzo ważny temat, jak pokochać siebie, jak w ogóle kochać siebie, a w szczególności chciałobyśmy się skupić na fundamentach budowania poczucia własnej wartości. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. Skąd jesteście? Poczekamy momencik, aż wszyscy do nas dołączą, bo wiem, że zanim zaskoczy działanie Facebooka, że my jesteśmy, że zaczęła się transmisja, to trochę trwa. Mam nadzieję, że już do nas piszecie. Jak nie piszecie, dodajcie chociaż serduszka bądź lajki. Poczekamy chwileczkę i zobaczymy. Dzisiaj bardzo fajny temat. Myślę, że ten temat będzie o tyle fundamentalny, że pokażemy, podpowiemy Wam, w jaki sposób wyjść z tego amoku niskiego poczucia własnej wartości, w jaki sposób otworzyć się na miłość do siebie, jak wybaczyć, jak zaakceptować swoją przeszłość, jak otworzyć się na całkowicie nowe doznania i doświadczania siebie. Bo to jest jakby podstawa tego, aby zacząć funkcjonować w każdej dziedzinie swojego życia i aby się tam spełniać, bo niskie poczucie własnej wartości to tak naprawdę jest podstawa do tego, aby szukać wszystkich błędnych przekonań, wzorców, schematów swojej podświadomości, które blokują nasze obszary życia. Niskie poczucie własnej wartości powoduje, że my nie tylko nie potrafimy ruszyć w jednym temacie, ale to nakłada się na wszystkie dziedziny. Jeżeli masz niskie poczucie własnej wartości, to tak naprawdę jesteś zamknięty w takiej skorupce i boisz się wyjść na zewnątrz, żeby ruszyć do przodu. Dzisiejszy temat, jak pokochać siebie, to temat, w którym podpowiemy Wam, jak się otworzyć, jak wyjść z tej skorupy, jak zacząć budować krok po kroku poczucie własnej wartości, jak zacząć odkrywać siebie jako tą osobę wewnętrznie silną, odważną, która bez względu na to, co dzieje się dookoła nas, bez względu na to, jakie osoby nas otaczają, jakie zdarzenia czy sytuacje się pojawiają, potrafi kroczyć do przodu i nie wpływa na nią ta zewnętrzna energia, która mogłaby powodować takie uderzenie w nas, czyli już się nie wycofasz, nie schowasz się z powrotem do swojej skorupki, tylko wręcz przeciwnie, to po tobie spłynie, weźmiesz z tego lekcję, jeśli pojawia się jakieś zdarzenie czy sytuacja, przemyślisz sobie, tak, w cudzysłowie, bo raczej chodzi o to, że ty zauważysz, że coś takiego się pojawiło, zastanowisz się, dlaczego to się pojawiło, czego to miało cię nauczyć, ale nie spowoduje to, że twoje poczucie własnej wartości zmaleje. Ty będziesz wiedział w sobie głęboko, na co cię stać, jak realizować swoje marzenia, jak spełniać się w życiu, bo obojętnie co się wydarzy, to będzie dla ciebie takim motywatorem, kopniakiem do działania. Bogusia, od czego zaczniemy? Może od tego pytania, które właśnie się pojawia podczas naszego live'a. Jak czuć się dobrze ze sobą? Jak czuć się dobrze ze sobą? Ha, super, super pytanie. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba odnaleźć w sobie mnóstwo dobrych rzeczy, mnóstwo fajnych cech. Bo tak naprawdę my oczywiście możemy, tak jak w każdej innej dziedzinie, afirmować, wmawiać sobie różne fajne rzeczy, tak? Natomiast kiedy powtarzamy pewne rzeczy, czy próbujemy sami siebie przekonać do czegoś, w co nie wierzymy, to efektów nie przynosi. To jest trochę tak, jakbyśmy na przykład afirmowali sobie: jestem bardzo bogaty, a mamy strasznie długi portfel pusty, tak? I my mamy tego świadomość, to jest cały czas z tyłu głowy. I to powtarzanie afirmacji: jestem bogaty, jestem bogaty, jestem bogaty, jest takim świadomym okłamywaniem siebie. Wiele osób zresztą mówi wtedy: przecież to jest w ogóle bez sensu, jak ja mogę powtarzać rzeczy, które są bzdurą. Dlatego lubienie siebie trzeba zacząć od uświadomienia sobie własnych zasobów, tak to się ładnie nazywa, czyli tak naprawdę
odkryć, że jest się fantastyczną osobą. Każdy z nas ma wspaniałe cechy, każdy. Obojętnie, którego obszaru będą dotyczyć, bo tutaj też ważne jest, pamiętajcie, że nasze poczucie własnej wartości dotyczy wszystkich obszarów naszego istnienia. Czyli to jest tak, że nasze poczucie wartości może być zależne od wyglądu zewnętrznego, tak? Od tego, jak się czujemy jako kobieta, jako mężczyzna, czy czujemy się atrakcyjni. Następnie zależy od naszej wiedzy, od naszych relacji z innymi. Innymi, czy jesteśmy lubiani, czy jesteśmy towarzyscy, czy jesteśmy inteligentni, czy radzimy sobie w różnych obszarach. Kiedy przyjrzycie się sobie tak uczciwie, to zobaczycie, że w wielu miejscach, w wielu obszarach, właściwie we wszystkich obszarach, posiadacie fantastyczne cechy. Ktoś może na przykład zupełnie nie umieć grać w szachy, tak? Albo zupełnie nie mieć talentu do języków obcych. I może z tego powodu poczuć się gorzej, tak? I powiedzieć: ojej, no straszny jestem, czy straszna jestem, bo nie umiem porozumiewać się w żadnym języku poza swoim ojczystym, tak? Ale możesz pięknie malować, możesz mieć cudowny głos i pięknie śpiewać, możesz gotować przepyszne rzeczy, wypiekać pyszne torty, możesz opowiadać wspaniałe historie, wspaniałe anegdoty i rozbawiać całe towarzystwo i tak dalej. Ja to oczywiście mogę wymieniać przez cały wieczór. Ważne, żeby to w sobie znaleźć. Jednym z moich ulubionych ćwiczeń, które daję swoim studentom, swoim klientom, kiedy pracujemy z poczuciem własnej wartości, jest wypisywanie minimum 30 swoich pozytywnych cech. Na pewno to znacie, bo ja to w kółko powtarzam i na swojej stronie i w różnych innych miejscach, ale to jest właśnie poznawanie własnych zasobów, bo kiedy usiądziemy i tak rzetelnie wypiszemy to minimum 30, oczywiście jakby Grażynka teraz się do mnie zgłosiła, to by mi powiedziała 120 na dzień dobry, tak? Wiadomo, ale zaczynamy od 30, można 60, można każdego dnia coś dopisywać. To jest poznawanie swoich zalet. My tych zalet nie zauważamy. One czasami są dla nas takie bardzo, bardzo oczywiste. Chyba kiedyś Wam opowiadałam taką historię, jak przy tym właśnie ćwiczeniu ja tam podpowiadałam: no wypisz, jesteś inteligentna, jesteś zaradna, jesteś uprzejma, jesteś miła. I jakaś pani powiedziała: ale co to znaczy, że jestem uprzejma? Przecież to oczywiste. Przecież każdy jest uprzejmy, to nie jest zaleta. Oczywiście, że jest. Właśnie o to chodzi, że nasze zasoby składają się z tego, co tworzy naszą codzienność. Nie każdy musi być uprzejmy. Są ludzie, którzy są nieuprzejmi, tak? Więc jeśli jestem uprzejma, to nie ma znaczenia, czy wypada, czy nie wypada, czy trzeba, czy nie trzeba. Po prostu potrafię być uprzejma i to jest moją zaletą. Wszystko może być zaletą. I tutaj z kolei zacytuję Wam też mój taki ulubiony fragment Tuwima, który powiedział: to, co u możnych tego świata zwiemy silną wolą, u osłów zwiemy uporem. Zobaczcie, jedna i ta sama cecha może być potraktowana jako zaleta, bo człowiek, który w gruncie rzeczy jest uparty i można mu ten upór zarzucać, że jest, no, jak tak, czterema kopytami, jak przysłowiowy osioł. Ale w innej sytuacji, kiedy na przykład wprowadzi jakąś dietę, albo rzuca palenie, albo robi systematycznie jakieś ćwiczenia dla siebie, ten upór staje się silną wolą, dzięki której ten człowiek może pewne rzeczy osiągnąć. To jest fantastyczna sprawa. I tutaj, odpowiadając właśnie na to pytanie, podsumuję to tak: trzeba nauczyć się zauważać swoje zasoby, trzeba nauczyć się zauważać w sobie mnóstwo dobrych, fantastycznych rzeczy. Można je wypisywać. Można je wymieniać, można na tysiąc sposobów z nimi pracować. Ważne, żeby to o sobie wiedzieć, żeby to właśnie było na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy przyjdzie takie olśnienie: ojej, ależ ja jestem noga z tej matematyki, na przykład. Ale co z tego? Za to piszę piękne wiersze. Prawda? Czyli to nie jest tak, że my musimy być idealni we wszystkim, że my musimy być świetni we wszystkim. Nie, każdy ma swoje mocne strony. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeden maluje piękne obrazy, a drugi piecze pyszne torty. I no, sama nie wiem, czy wolelibyśmy obrazy czy torty. Na pewno jedno i drugie jest fajne, tak? W każdym razie mamy w sobie mnóstwo fantastycznych cech i myślę, że to docenianie siebie właśnie od tego się zaczyna, że stajemy tak nawet trochę metaforycznie przed lustrem i mówimy sobie:
Fajną jestem kobietą, czy fajnym jestem mężczyzną, bo mam w sobie tyle ciekawych cech, bo potrafię to, bo potrafię to, bo się tak zachowuję, bo pomagam ludziom, bo jestem życzliwy i tak dalej, i tak dalej. Jak zaczniecie to uczciwie wymieniać, to okaże się, że jest w was fantastyczny kapitał cudownych, cudownych cech. I tu jeszcze od razu taka jedna informacja. To nie jest takie oczywiste, o czym mówię, ponieważ u nas, mówię tutaj o naszym kraju, o naszym społeczeństwie, nigdy nie było takiej tendencji do tego, żeby być świadomym swoich zasobów. Ponieważ no, ja przynajmniej moje pokolenie dorastało w takich warunkach czy w takich zasadach, w których nie wolno było mówić o sobie dobrze, bo to było chwalenie się. Nie wolno było się chwalić. Zawsze to było coś takiego, sieć w kącie znajdą cię. To nie jest pozytywne, to nie jest właściwe. I my teraz tak naprawdę musimy się nauczyć odnajdywać w sobie te pozytywy. Bo jeśli nie uczono nas tego na przykład od dziecka, to nam jest trudniej. Ja wiem, że młodsze pokolenie już tego problemu nie ma, ale pamiętajcie o tym, żeby to jednak wymieniać, żeby o tym jednak pamiętać, żeby od czasu do czasu zrobić sobie taki dzień dobroci dla siebie, usiąść i wymienić wszystkie swoje fantastyczne cechy i zakończyć to właśnie takim, no proszę, taka jestem. Taką jestem wspaniałą osobą, na przykład, tak, w ten sposób. Ja jeszcze dodam, że faktycznie dla osób, które jakby wychodzą z tego impasu, że nie widzą w sobie pozytywnych cech, zapominają, że te drobnostki są ważne. Tak jak powiedziałaś, że umiem upiec, że umiem ugotować cokolwiek, tak? Przecież to są cechy, które nas charakteryzują. Ja pamiętam, jak kiedyś pomagałam jednej klientce pisać CV do pracy i ona miała tam wymienić swoje cechy. Ona mówi, ale ja cały czas byłam tyle czasu w domu, co ja mogę wymienić? A mówię, kochana, masz trójkę dzieci, umiesz zorganizować czas dla każdego. No przecież to w przedsiębiorstwie się bardzo, bardzo ceni, tak? I wystarczy tylko wyszukać tego, co w danym miejscu, tam gdzie jesteś, w domu, nawet będąc w domu, potrafisz robić, co może się przełożyć na większe przedsiębiorstwo czy na firmę. Słuchajcie, tego my mamy dużo, tylko tak jak Bogusia powiedziała, byliśmy uczeni, za moich czasów też tak było, żeby się nie chwalić, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, tak? A teraz zobaczcie, jak wpływa to na nas jako dorosłe osoby, jak reagujemy na początku na osoby, które wychodzą naprzeciw i na przykład zdobywają bogactwo. Dlaczego jest tyle osób krytykujących to, że ktoś jest pewny siebie, że ktoś chwali się tym, co udało mu się zrobić. Przecież jaka jest duża nagonka na te osoby, które zdobędą majątek. Oczywiście, w jaki sposób zdobędą majątek, to od razu powstaje cała wielka plotka, bo nie mogło mu się udać jego, tak, bo musiał coś tam zrobić. Potem, jak wpłacają na coś pieniądze, jak pomagają komuś, to jest tylko wzmianka. Nawet w mediach, drobna, że ta osoba tyle i tyle pomogła. Ale jak jakiś skandal, to od razu wszyscy, no tak, bo on ma tyle pieniędzy, więc wiadomo, że coś mu już odbija w cudzysłowie. Przecież my od tych ludzi powinniśmy się uczyć, bo oni nauczyli się, wyrobili w sobie pewność siebie, że potrafią kroczyć do przodu bez względu na to, jak reaguje zewnętrznie świat. I to są cechy, które my zamiast negować, powinniśmy do siebie wtłaczać. Ja nie mówię, że mamy się zachowywać w ten sposób, tak? Czyli nie mylmy tego, że jak ktoś popełnia jakąś zbrodnię, tak? I aby on się odważył, to ja też. Chodzi o to, że on miał cechę, że się odważył, że pokazał się, że potrafił przekroczyć coś bez względu na to, co mówili inni. My powinniśmy się tych cech uczyć. Powinniśmy się tych zachowań uczyć, tych cech osobowości wyszukiwać w sobie, bo każdy z nas to ma. Tylko my mamy to jakoś głęboko pochowane, nie wiem, być może nienauczeni jesteśmy tego, a to jest przecież kwestia wyrobienia w sobie nawyku. Zgadza się, Bogusia?
Inspiracja jest ogromnie ważna. I tutaj przyszło mi nawet do głowy, że czasami pewni ludzie nawet może robią coś niekoniecznie etycznego, ale powiedzmy, że posiadają charyzmę, posiadają ogromną siłę przebicia, tak? Jakąś tam zaradność, dzięki której doszli do jakichś tam pieniędzy, no i zaczynają robić coś niefajnego. Można wtedy pomyśleć też w pozytywny sposób, żeby takie cechy wykorzystać dla dobra wszechświata, tak? Bo mając takie cechy, mając takie możliwości, jak ma taka osoba, która niekoniecznie robi dobro, my możemy to dobro za nią zrobić. Tylko my też jakby musimy najpierw osiągnąć taki punkt w swoim życiu, w którym będziemy mieć te możliwości, będziemy mieć tę siłę przebicia. Zresztą tak naprawdę cały czas wszechświat nam to pokazuje, bo najwięcej dobra, kiedy przyjrzycie się tym ludziom, których podziwiacie naprawdę, najwięcej dobra robią ludzie, którzy mają w sobie mnóstwo charyzmy. Ta charyzma jest potrzebna. Ta pewność siebie i wiara w siebie jest potrzebna, bo inaczej niczego by nie osiągnęli. Jeśli wybierzecie sobie dowolną osobę, która na przykład jest jakimś prezesem fundacji, jakiejś fajnej fundacji, która rzeczywiście robi fantastyczne rzeczy, na przykład ratuje zwierzęta, czy tam powiedzmy gdzieś zarządza, nie wiem, jakimś budowaniem, załóżmy, studni w Afryce. Jest to osoba, która musiała mieć ogromną siłę, żeby dotrzeć na przykład do sponsorów, do firm, dzięki którym ma pieniądze na to, żeby pomagać innym. Jeśli będziemy siedzieć cicho tylko w kąciku i przepraszam, tak przepraszam, że żyję, przepraszam, że mówię za głośno, to nigdy niczego nie zdobędziemy. A jeśli niczego nie zdobędziemy, to nie będziemy mieli się czym dzielić z innymi. Na to też spójrz się, że tak naprawdę wśród tych ludzi, którzy są znani, sławni i bogaci, są ludzie, którzy całą swoją sławę i całe zdobyte pieniądze przeznaczają na czynienie dobra. Też to warto zauważyć. Gdzieś tam może i są tacy bogaci, którzy tak po prostu bawią się, balują, tak, i tracą i czas, i pieniądze. Ich wybór, ich karma, może ich urlop w tym wcieleniu. Natomiast pamiętajcie, że inspiracje warto czerpać od tych ludzi, którzy czynią dobro, a oni też tam są. Wśród tych, o których mówiła przed chwilą Grażynka, wśród tych bardzo bogatych, wśród tych bardzo wpływowych są ludzie, którzy robią na świecie fantastyczne rzeczy. I nawet jeśli kogoś nie do końca akceptujemy, że nie podoba nam się jakaś tam jedna czy dwie rzeczy, pamiętajcie, że są w nich rzeczy, które są dobre. I zawsze można znaleźć w drugim człowieku coś, co nas zainspiruje. Czasem człowiek, który jest niesympatyczny, wredny, krzykliwy, złośliwy, jest na przykład bardzo punktualny. Czy nie może nas zainspirować do tego, żeby rozwinąć w sobie punktualność, jeśli akurat takiej cechy nam brakuje? I tu od razu podpowiadam Wam kolejne ćwiczenie, właśnie do podnoszenia poczucia własnej wartości, czyli do rozwijania takich fajnych cech, na których Wam zależy. Jako przykład wykorzystam tę właśnie punktualność. Wyobraźcie sobie, że to jest cecha, której nie posiadacie i chcecie ją sobie rozwinąć. Jeśli będziecie powtarzać ciągle, ja jestem spóźnialska, ja jestem spóźnialski, ja nigdy nie mogę z niczym zdążyć, utrwalacie w sobie tę jakość. Jeśli chcecie to zmienić, to między innymi poszukajcie wśród znanych Wam osób, czy wśród przyjaciół, ludzi, którzy zawsze są punktualni albo nawet przychodzą troszkę przed czasem. Poszukajcie ich. I z takim ogromnym uznaniem, z docenieniem i z szacunkiem myślcie o nich pod kątem tej właśnie jakości. Myślcie z podziwem. On jest cudowny, bo się nigdy nie spóźnia, czy on jest cudowny, bo jest taki punktualny, bo zawsze przychodzi o czasie. Im mocniej emocjonalnie podkreślacie w drugim człowieku pewną cechę, tym bardziej rozwijacie ją w sobie i w ten sposób pomagacie sobie właśnie w tym, żeby tę cechę nabyć. No, przy okazji tylko zwrócę Wam uwagę, że jeśli będziecie u innych ludzi z emocjami zauważać na przykład, jaki to jest głupiec,
No to też się będzie to działo. To działa po prostu niezależnie od tego, co podkreślamy. Dlatego pamiętajcie o tym. Niech to będzie też dla Was informacja, w jaki sposób właśnie patrzeć na drugiego człowieka. Co zasilać emocjami w drugim człowieku? Wybierajcie sobie w każdym, nawet w najgorszym Waszym zdaniem, oczywiście człowieku, jest jakaś cecha, która jest godna uwagi i która może Was zainspirować. Wykorzystajcie to. To będzie Was wzmacniać w podnoszeniu swojej samooceny. Dokładnie, właśnie jak zaczęłaś mówić o tej energii. Ja ostatnio u siebie na profilu wrzuciłam też taką informację, znaczy takie swoje spostrzeżenie. W ramach tego, co się dzieje, tak, już od pół roku, bardzo dużo osób wyrzuca z siebie na Facebooku, na swoich profilach to, jacy czują się sfrustrowani, że co się dzieje, że jak się dzieje, dlaczego się tak dzieje, jestem no, po prostu zdenerwowana całym tym zamieszaniem dookoła. I teraz, tak jak Bogusia powiedziała, to, na czym skupiacie uwagę, to do siebie przyciągacie. I jeżeli my jeszcze wrzucamy, słuchajcie, coś, bo co innego jest, jak mówię, co innego jak, albo jak ze sobą w domu pracuję, tak, i wyrzucam z siebie te emocje, które się pojawiają, po czym drę kartki i wyrzucam, tak, czyli pracuję ze sobą. Ale jeśli ja wrzucam posta na Facebooku z informacją, że tak i tak jest, tak, to ja nie likwiduję tej emocji z siebie. Jeżeli jeszcze się pojawiają komentarze, które o współczuję ci, jestem z tobą, to ta emocja jest przez te osoby i przez ciebie jeszcze zasilana. W internecie nic nie ginie. W związku z tym ta energia cały czas tam pozostaje. I w przyszłym roku pierwsze, co wam się pojawi, tak, w informacjach, wspomnienia na Facebooku, to ten wasz monolog, jak było tragicznie, który cały czas funkcjonuje, który cały czas w tej energii jest. Więc to, że ja się czuję tak, a nie inaczej, to, że ktoś mnie denerwuje, to warto się wycofać i zastanowić się, co tak właściwie mnie ukuło. Bo ja, jak widzę, jak dostrzegam osobę, która w jakiś sposób, bo to nie jest tak, że ja wszystkich uwielbiam, bo to wiadomo, są osoby, które do mnie przemawiają, są osoby, które ze mną nie rezonują, tak? Ale jeśli ktoś wzbudza porządne emocje mocne, to ja zaczynam się zastanawiać, jakie on ma cechy, których ja nie mam i ja podświadomie jestem zazdrosna. Słuchajcie, to tak wygląda, bo jeżeli patrzysz na człowieka, który dorobił się, który jest, ma teraz pieniądze, może wyjeżdżać, ja patrzę na niego i mnie po prostu w środku skręca i nie wiem czemu, bo go nie znam, tylko przeczytałam o nim kilka słów odnośnie tego, że on teraz gdzieś tam na Bali wylatuje na przykład, to ja już wiem, że w środku we mnie obudziło się coś, czego ja mu zazdroszczę. I to ja u siebie powinnam szukać tego, co się dzieje. To jest dla mnie informacja i to pozwala mi dotrzeć do tego, jakie są u mnie w głowie, w podświadomości blokady, które powodują, że ja nie jestem obok tego kogoś i dlaczego mnie nie ma na jego miejscu. Warto przyjrzeć się temu, co siedzi u was w głowie. Jeżeli dostrzegam jakieś osoby, które wzbudzają we mnie emocje, czy z bliższego otoczenia, czy takie osoby, które pojawiają mi się gdzieś w mediach, których nie znam, ale już na pierwsze spojrzę i od razu, o nie, coś jest nie tak z tą osobą, tak? Tutaj zwracam uwagę, że te osoby, które wzbudzają w nas emocje, bo jeżeli ja na przykład spojrzę na kogoś i on ze mną nie rezonuje, to on po prostu przepłynie. Ja nie muszę się skupiać na tej osobie. Ale jeśli coś uderzy, wówczas okazuje się, że coś gdzieś w tobie jest, co być może powoduje, że ja danej cechy nie mam, a ta osoba ma i gdzieś podświadomie jej zazdroszczę. To, że chcecie na przykład wyrzucić, włączyć się do tego plotkarstwa albo dać się nakręcać, tak? Czyli psioczyć na tą osobę, to jest wchodzenie typowo w rolę ofiary. On ma lepiej niż ja. Słuchajcie, w tym momencie oddajecie całkowicie odpowiedzialność zewnętrznemu czemuś, zamiast stanąć z boku i się zastanowić, a co ja bym mogła zrobić, żeby stać się tą osobą albo znaleźć się na jej miejscu. Warto obserwować siebie w reakcjach z ludźmi, no bo przez relacje najwięcej się uczymy, najwięcej się rozwijamy i wyłapywać, co ze mną nie współgra
I w drugą stronę, co ze mną współgra, bo jeżeli patrzę na kogoś, widzę uśmiech, mówię, kurczę, jaka śliczna osoba, jaka piękna, to ja wiem, że tą cechę mam w sobie. Bo to, słuchajcie, energia działa w obie strony. To nie jest tak, że tylko emocje wzbudzają dane osoby i wtedy ja szukam, co tam u mnie nie gra, ale również w drugą stronę. Jeżeli widzę piękną kobietę, pięknego mężczyznę i on mi się podoba, on po prostu jest gdzieś, no, w środku, zaczynam rosnąć dzięki temu, to znaczy, że ja też mam tą energię, tą emocję, tą cechę w sobie. W związku z tym zwracamy uwagę i na to, i na to. To pozwala przekierować uwagę na to, żeby dostrzegać, co tak naprawdę może blokować moje szczęście, może blokować to spełnione życie i może powodować, że ja w jakiś sposób utożsamiam się z czymś, co niekoniecznie jest moje. Zgadza się, Bogusiu? Zgadza się w 100%, oczywiście, że tak. Przeglądamy się w oczach innych ludzi cały czas. Ludzie są dla nas takimi lustrami, które, jeśli to są właśnie trudne emocje, to pokazują, co mamy w sobie do uzdrowienia. Spotkałam się z takim przekazem kiedyś, bardzo upraszczającym to wszystko, ale jednocześnie przekaz ten niesłychanie głęboko mnie poruszył, bardzo do mnie trafił. Przekaz, który mówił mniej więcej o tym, że tak naprawdę zeszliśmy tutaj na ziemię po to, żeby kochać siebie. I każda trudna emocja, czy jest to gniew, czy jest to żal, czy jest to zazdrość, czy jest to lęk jako podstawa, tak? Cokolwiek. Zawsze pokazuje, że gdzieś brakuje nam miłości do siebie. W pewien sposób można by to teraz właśnie temu przyporządkować, bo zobaczcie, jak Grażynka przed chwilą powiedziała, jeśli komuś czegoś zazdrościmy, to znaczy, że czujemy się od tej osoby gorsi, tak? No, czyli trzeba pokochać siebie bardziej, żeby czuć się tak samo dobrą, wspaniałą, piękną osobą, jak ta, której czegoś tam zazdrościmy. Jeśli czujemy na kogoś gniew, tak, znowu nie kochamy siebie wystarczająco, bo ten gniew jest wyrazem jakiegoś poczucia zagrożenia. Jak wiecie, u podstawy każdego gniewu też leży lęk. To są wszystko uproszczenia, oczywiście. Każda sytuacja jest indywidualna. Jakbyście chcieli ją tam rozbierać na czynniki pierwsze, to dużo tam różnych wzorców wam się pokaże, ale w pewien bardzo ogólny sposób można powiedzieć, że jeśli nauczymy się naprawdę kochać siebie, to znikną z naszego życia takie emocje, jak jakaś wściekłość, agresja, gniew, zazdrość, żal. Będą się pojawiały takie delikatne muśnięcia emocjonalne, że gdzieś tam poczujemy, oj, no coś nie tak, bo coś tam, prawda, osoba zachowała się nie tak, jak powinna, bo coś tam się pojawiło nie tak, bo gdzieś nam się noga pojawiła, bo się potknęłam na ulicy po prostu. I to jest moment, to jest sekunda, głęboki oddech, kocham siebie i wszystko wraca do harmonii. To tak działa. Chcę wam o tym powiedzieć też z praktyki, to nie jest tylko teoria. Natomiast fantastyczną rzeczą w ogóle w rozwijaniu miłości do siebie, w podnoszeniu poczucia własnej wartości jest to, jak wszechświat z nami rezonuje. Wszechświat, czyli właśnie też przede wszystkim ludzie, tak? To, o czym tutaj Grażynka mówiła. A zatem to jest tak z praktyki, że w momencie, kiedy wasza miłość do siebie rośnie, ludzie przestają się was czepiać, przestają was atakować, przestają wam zwracać uwagę. I ja to obserwuję chociażby na przykładzie mojej strony, tak, o Prospericie, która istnieje około 20 lat. I pamiętam, że na początku ja bardzo często dostawałam różne listy, w których ktoś mnie pouczał, że dlaczego ja piszę o Reiki, to jest B. Ktoś inny tam miał pretensje, że piszę o aniołach, ktoś jeszcze inny miał pretensje, że w ogóle piszę, tak? Ludzie się czepiali. Im bardziej pracowałam nad sobą, im bardziej podnosiłam poczucie własnej wartości, tym mniej było tych listów. A przecież strona jest coraz bardziej popularna, no bo 20 lat, więc przybywa mi jakby tych wszystkich ludzi, którzy korzystają z internetu, prędzej czy później do mnie też trafiają. Więc jakby tych listów powinno być więcej, jest ich mniej. Ostatni taki list, w którym ktoś mi zwracał uwagę, tak to określę, dostałam chyba z 5 lat temu i był to bardzo grzeczny i bardzo uprzejmy list od pani, która miała inne poglądy,
no właśnie tam na temat aniołów, reiki i tak dalej, i po prostu zwróciła mi uwagę, że ona myśli inaczej. No i ja grzecznie pani odpisałam, a ja myślę właśnie tak, czyli też inaczej, i pozostańmy przy tym. To już nawet trudno było nazwać jakimś atakiem, tak? Bo było to bardzo, bardzo grzeczne. Ale opowiadam wam o pewnym procesie, który pokazuje, jak zmienia się reakcja wszechświata na to, co robimy, na to, jak myślimy, na to, jak wyglądamy, kiedy my zaczynamy kochać siebie. Bo to nie jest tak, że wy zmieniacie się i nagle co, nie młodniejemy, nie pięknijemy, tak? Nie stajemy się nagle genialni. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jesteśmy cudowni i doskonali w tym wydaniu, w jakim przyszliśmy na świat. Natomiast zmienia się w nas energetyka. W momencie, kiedy kochamy siebie, to nasza energia jest tak przyjazna, tak ciepła i tak piękna, że ludzie nie czują potrzeby, żeby nas atakować. I to jest tak, że nawet jeśli ktoś, nawiązując do tego przykładu, którym się posługiwałam przed chwilą, nawet jeśli komuś nie podoba się moja strona i uważa, że wypisuje tam jakieś bzdury, to po prostu wchodzi i mówi: o rany, tu nie ma co czytać, i idzie dalej. Nie zaczepia mnie. On nie ma potrzeby, żeby do mnie napisać, że na przykład jestem głupia i mogłabym przestać pisać takie rzeczy, tak? I to przekłada się oczywiście też na wasze życie w różnych miejscach, w miejscu pracy, w rodzinie, w tramwaju, w sklepie, gdziekolwiek pójdziecie, nie będziecie tworzyć konfliktów. Ludzie was będą traktować uprzejmie, dlatego że ludzie zawsze rezonują z waszą energetyką. Czasami jesteście bardzo dobrzy, bardzo życzliwi, bardzo serdeczni, idziecie z sercem na dłoni i dostajecie potężnie z liścia od życia, tak? Czy od drugiego człowieka. To oczywiście metafora, ale zostajecie zaatakowani i przychodzicie z płaczem do domu, czy tam w jakimś takim stanie, i mówicie sobie: ale za co? Przecież nic złego nikomu nie zrobiłam. To, co zrobiliście złego, to znaczy myśleliście źle o sobie, nie kochaliście siebie wystarczająco. To jest coś, co jest wypraktykowane, słuchajcie, więc ja wam tutaj nie przekazuję historii wyczytanych w pięknych książkach, tylko to, czego faktycznie doświadczam i ja, i moi znajomi, myślę, że Grażynka też. Życie się zmienia. Im bardziej kochamy siebie, tym lepsze jest nasze życie. Ludzie wokół nas są lepsi, są bardziej uśmiechnięci. Różne sytuacje są lepsze, zaczyna nam sprzyjać szczęście, tak jakby cały czas ktoś nam prostował ścieżki. A tak naprawdę prostuje je energia. Ta energetyka, którą mamy, układa sytuacje w naszym życiu i układa relacje, w które wchodzimy, które tworzymy z innymi ludźmi. To są takie rzeczy po prostu potwierdzone. Dlatego warto kochać siebie, naprawdę. Ja chciałabym jeszcze poruszyć temat, pociągnąć, jakby to, co Bogusia powiedziała o tym, że dostajesz takiego plaskacza od życia, a jesteś z sercem na dłoni, idziesz do innych. Spotkałam się wielokrotnie z klientami, którzy faktycznie przychodzą i mówią, że ja tak kocham swoje dzieci, robię dla nich wszystko, mają wszystko. Czy ja chcę bardzo pomóc swojej córce i robię wszystko, żeby tylko ona miała, a za każdym razem czuję opór. Dzieci mnie nie szanują, zachowują się tak czy inaczej. I pierwsze moje pytanie zawsze jest: a co robisz dla siebie? Co robisz dla siebie? Bo to jest tak, my możemy dzielić się energią, możemy pomagać innym, ale jeżeli jesteśmy w środku puści, oczywiście mam na myśli bez miłości do siebie, to tak naprawdę my dajemy tym osobom energetyczną pustkę. Dlatego jest reakcja taka, że ja mogę być rewelacyjna dla swoich dzieci, dawać im wszystko, tak? Ale jeśli ja nie szanuję siebie, tak? Czyli idąc do sklepu, pierwsze co robię, to myślę, co jednemu, drugiemu, trzeciemu kupić, a nie, to może ja coś wezmę, jakąś drobnostkę, albo w ogóle nie dzisiaj. Słuchajcie, to jest brak szacunku do samego siebie. Jak działa wszechświat? Jak rezonans? Nie szanujesz siebie, to dostajesz dokładnie to samo od swoich bliskich.
To są nasze lustra. Warto zwrócić na to uwagę. Bardzo dużo osób, które się do mnie zgłaszały, zawsze mówią, że one z otwartym sercem idą, że one tyle pomagają. Pamiętam, jak rozpoczynałam pracę z dwupunktem. Dziewczyny, które się pouczyły, nauczyły dwupunktów. Ja robię dla całej rodziny dwupunkt, dla wszystkich. Dlaczego na przykład okazuje się, że jak ja o coś proszę, to nie mogę dostać niczego w zamian? Dlatego, że ty robisz dla wszystkich, to jest ucieczka, słuchajcie, podświadomość ucieka od tego, żebyśmy pokochali siebie, żebyśmy przyjrzeli się temu, co tak naprawdę w nas siedzi. Uciekamy do innych, chcemy pomagać innym, myśląc, że w ten sposób przyciągniemy do siebie, że oni też, zobaczcie, jakie to jest pokręcone, bo to jest tak, pomagam innym i niby jestem szczęśliwa z tego, że pomagam, ale tak naprawdę w tle oczekuję, że oni powinni zrobić to samo, tak? Bo jeśli nie byłoby czegoś takiego, takiej myśli, no to nie zwróciłabyś uwagi na to, że ktoś ci nie pomógł, że ktoś coś zrobił inaczej albo ktoś się odwrócił, bo ty zrobiłaś to z czystego serca, od siebie, bez oczekiwania, że on musi się odwdzięczyć. Jeżeli okazuje się, że czuję w tle, że ja coś komuś robię, a później mam pretensje, że on zareagował inaczej w następnej sytuacji albo że ja poprosiłam, a on wtedy nie pomógł, to znaczy, że ty robiłaś coś z oczekiwaniem, że dostaniesz w zamian. To wtedy nie jest czysta, nie jest czyste serca. Poza tym wtedy informacja zwrotna, że być może masz w sobie jakieś przekonania, błędne przekonania, które powodują, że ty sama siebie nie szanujesz. I tutaj uwaga, bo te przekonania, tak jak zawsze powtarzam, mogą być różnego rodzaju. To, że ktoś wyrządzi ci jakąś krzywdę, to, że poczujesz emocje, że czegoś nie tolerujesz, że to ci się nie podoba, to nie znaczy, że ty masz dokładnie tą samą cechę, tylko że ty możesz mieć w jakimś obszarze zachowywać się podobnie, tak? Bo wiadomo, że jeżeli ja jest przedstawiany w telewizji morderca, to ja nie będę do niego pałać miłością, tak? Włączają się wtedy emocje, one są naturalne, ale są takie emocje, które, tak jak mówiłam na początku, wzbudzają w nas osoby i my nie wiemy dlaczego. Wtedy warto się zastanowić, co ja tak naprawdę mam w sobie, co powoduje, że ktoś potrafił wbić tą przysłowiową igiełkę w moje czułe miejsce. Reakcja naszych bliskich. Dzieci, słuchajcie, dzieci to są idealne nasze lustra. One nam pokazują dokładnie, co tak naprawdę siedzi w nas. Ci najbliżsi, współpracownicy, te osoby, które mają styczność z nami, to są osoby, które bezpośrednio są, ja to zawsze takimi mówię, że to są takie anioły, których my jakby nie uważamy za aniołów, bo każdy powie, że to jest taki wredny diabeł raczej niż anioł, ale to są te anioły, które zdecydowały się przyjść tutaj z nami na ziemię, żeby pomóc nam wyrzucić z siebie wszystko to, co nas blokuje, uporządkować sobie tą naszą przeszłość, która w tym wcieleniu jest. I te anioły zgłosiły się po to, żeby nam pokazać w lepszy bądź w gorszy sposób, w trudniejszy, może nie w gorszy, w trudniejszy, ale to wszystko zależy od tego, na ile my jesteśmy otwarci i świadomi tego, co się dzieje. Bo zwróćcie też uwagę na to, że jak wy zaczynacie kochać siebie, tak jak Bogusia mówiła, jak zaczynacie pracować ze sobą, jak zaczynacie dostrzegać pewne rzeczy, pewne sytuacje, które się powtarzają, dlaczego się powtarzają, jak staniecie z boku, zaczynacie się nad tym zastanawiać, to każda kolejna sytuacja, każda kolejna osoba, która się pojawi, każde kolejne wydarzenie jest delikatniejsze. To już nie jest tak, że was po prostu kubeł zimnej wody na was spływa, tylko zaczyna się lekki deszczyk, bo ty już wiesz, że masz się wycofać i się zastanowić nad tym, co się wydarzyło, że dana sytuacja mnie dotknęła. Nad czym warto się jeszcze zastanowić? Albo po prostu obejść z boku, bo to już mnie nie dotyczy. Tak? To też jak wtedy, kiedy rzucane są przez wszechświat próbę sprawdzenia, czy ty już dany temat dawno puściłaś, czy wręcz przeciwnie, jeszcze gdzieś tam jakieś masz ciągoty w tym kierunku. Bogusia, a powiedz mi, jakie możemy zaproponować takie krótkie ćwiczenia związane z kochaniem siebie? Ja znam jedno takie, że stajesz przed lustrem, powtarzasz, kocham się, ty to znasz, nie? Takich ćwiczeń jest mnóstwo, mnóstwo. I to można zacząć oczywiście od najprostszych rzeczy, od afirmacji, od tego, że każdy dzień zaczynamy od tak wyznawania sobie miłości w lustrze i tak dalej. Natomiast ja polecam też
takie ćwiczenia, w których możecie wejść w pole serca, czyli połączyć się najpierw z sercem. Tutaj ci, którzy znają metody kwantowe, na pewno im będzie łatwiej, ale jeśli ktoś nie zna, to to też nie jest wcale skomplikowane. Można po prostu wyciszyć się, tak? Znaleźć taką przestrzeń, taki moment, żeby nam nikt nie przeszkadzał, położyć dłoń na sercu. Poczuć, jak to serce bije, połączyć się z tym sercem swoją myślą. Pamiętajcie, energia płynie za myślą, więc jeśli ja skupiam się na sercu, kładę na nim dłoń, co jakby wzmacnia to skupienie, to moja świadomość spływa wtedy właśnie do tego serca. I w ten sposób mogę połączyć się właśnie z tym najpiękniejszą, z tą najpiękniejszą częścią we mnie. Jak wiecie, serce jest tym największym portalem. Jeśli kładziecie tam dłoń, możecie wszystko zrobić jakby z takiego zupełnie innego wymiaru. I wtedy możecie na początek pomyśleć nawet o kimś, o kim najłatwiej wam myśleć z miłością. Na przykład o dziecku, tak? Wszystkie mamy kochają swoje dzieci bezwarunkowo. To może być też piesek, słuchajcie, kotek. To nie jest tak, że to tylko mamy mogą. Możecie o własnej mamie pomyśleć, tak? O kimś, kogo kochacie bezwarunkowo. Pomyślcie, ale poczujcie. Poczujcie tę miłość w sercu, poczujcie to ciepło. Jak ono się już tam ładnie w tym sercu rozgości, to potem łagodnie tak znika ta osoba i zaczynacie myśleć o sobie i rozprowadzacie to uczucie po sobie, tak, po całym swoim ciele, po wszystkich swoich ciałach, tak naprawdę również tych subtelnych, i powtarzacie sobie, że kochacie siebie. Możecie mówić w drugiej osobie, tak, po imieniu możecie mówić kocham siebie i odczuwajcie, pozwalajcie, żeby to ciepło, które rozbudziła w was ta określona osoba, żeby przeniosło się na was. W ten sposób uczymy się kochać samych siebie. To jest ćwiczenie właśnie dobre dla tych, którzy nie mają problemu z kochaniem innych, natomiast kiedy mówi im się, no ale pokochaj siebie, to mówią, ale jak, tak? Kojarzy im się to w jakiś taki niekoniecznie pozytywny sposób. To jest fajne ćwiczenie, które bardzo ładnie pomaga odczuwać miłość do samego siebie. I wiadomo, tak jak ze wszystkimi ćwiczeniami, jeśli zrobicie to kilka razy, to za każdym kolejnym, tak, ćwiczeniem będzie wam łatwiej i łatwiej i w pewnym momencie dojdziecie do takiego stanu, że nie wiem, jadąc pociągiem, tramwajem, autobusem, gdziekolwiek tam czekając na przystanku, po prostu wchodzicie w ten stan, wchodzicie w to pole serca i wchodzicie w tę miłość do siebie. I kiedy już jesteście w tym oczywiście polu, to możecie tam mówić sobie różne miłe rzeczy, nie tylko kocham siebie, ale uważam, że jesteś cudowna, podziwiam cię za to, że jesteś inteligentna, dziękuję ci za to, że jesteś taka, jaka jesteś, bo dokładnie taka, jaka jesteś, jesteś doskonała. Różne fajne rzeczy można sobie tutaj wprowadzać. Ci, którzy pracują z kronikami Akaszy, podpowiadam też, żeby w kronikach Akaszy podpytywać, prosić o słowa mocy, dobrane indywidualnie będą wam też mistrzowie podpowiadać takie teksty, takie afirmacje, które akurat są najlepsze dla was. I ja tu jeszcze chciałam słowo dopowiedzieć o tych oczekiwaniach, to też jest od drugiego człowieka, tak? To też jest bardzo ciekawy temat. Kiedyś jeden z moich mądrych przyjaciół powiedział mi, że kiedy kochamy naprawdę, to niczego nie oczekujemy. To oczywiście dotyczyło związków, jest to piękna, piękna i głęboka prawda, ale możemy to też przenieść właśnie na kochanie siebie. Kiedy naprawdę kochamy siebie, niczego nie oczekujemy od drugiego człowieka. Czyli jeśli komuś pomagam, jeśli komuś daję, to dlatego, że tak wybieram, bo chcę tej osobie pomóc. Ja nie oczekuję od niej wdzięczności. Ta osoba może nawet po tym, co ja dla niej dobrego zrobię, mnie opluć. Mnie to nie przeszkadza, ponieważ ja tego nie zrobiłam po to, żeby ta osoba mnie chwaliła. Ja to zrobiłam, ponieważ uważałam, że tak trzeba. Tak? Z jakiegoś powodu dokonałam takiego wyboru. I kiedy kocham siebie, nie jest mi potrzebna wdzięczność drugiego człowieka. Nie jest mi potrzebne nic od innej osoby, ponieważ wszystko mam w sobie. Kiedy kochacie siebie, odczuwacie, że jesteście pełnią, absolutną pełnią. I dlatego nie potrzebujecie niczego. Oczywiście paradoksem w naszym życiu jest to, że kiedy niczego nie potrzebujecie, to wszystko dostajecie.
Na tym polega magia sztuki kochania siebie. Ale najważniejsze jest to, żeby nie oczekiwać, bo to, co was najbardziej boli, nawet na przykład w związku, kochacie partnera, partnerkę, dajecie z siebie bardzo dużo, a ta osoba tak niekoniecznie, tak? I czujecie w sobie taki żal, no ale ja tyle z siebie daję, no powinna mi się odwdzięczyć tym samym. To tak nie działa. Jeśli ja sobie dam wszystko, jeśli ja siebie pokocham całym sercem, to ja już tak naprawdę czuję tę miłość w sobie i ja nie potrzebuję, żeby ten mój partner przyszedł i coś mi tam mówił, coś mi tam dawał, coś tam dla mnie robił, cokolwiek zrobi czy nie zrobi, jest mi tak samo dobrze, bo jestem tak samo szczęśliwa. Ale praktyka pokazuje, że właśnie wtedy, kiedy jest mi dobrze, po prostu jestem szczęśliwa, bo kocham siebie, jestem wypełniona tą miłością i z miłością coś tam, tak, daję, czy mówię coś dobrego i za chwilę mój mąż przychodzi i przynosi mi cały bukiet kwiatów, tak? Niezamawianych i bez okazji, bez niczego. I mówi mi te słowa, które każda kobieta zawsze chce usłyszeć. I to się dzieje samo z siebie, dlatego, że ja stworzyłam do tego przestrzeń. I to jest energetyka, to jest właśnie to energetyczne przyciąganie. Że jeśli ja tworzę specyficzną energię, to wszechświat rezonuje. Natomiast jeśli ja oczekuję to, co ja tworzę, energię braku. Pamiętajcie, oczekiwanie od drugiego człowieka, czy wdzięczności, czy miłości, czy dobrego słowa, jest zawsze energią braku. Natomiast oczekiwanie jest takie dla nas bardzo naturalne, więc to, że oczekujecie, jest w porządku, tak? Natomiast my podpowiadamy Wam tutaj, jak się tego oczekiwania pozbyć, jak się pozbyć tej energii braku, kochając siebie, po prostu. Super. Może tak jak mówiłaś, opowiadałaś o tym, o tej energii łączenia się z przestrzenią serca, pomyślałam, że możemy zrobić taką medytację teraz, w której dostroimy się do tej właściwej definicji miłości. Dlatego, że o tym nie mówiłyśmy, ale to też jest bardzo ważne. Każdy z nas ma jakąś własną definicję miłości. Ta definicja nie zawsze jest zgodna z tą właściwą, tą definicją ze źródła, dlatego że to, w jaki sposób my uczyliśmy się miłości w dzieciństwie, gdzieś w naszej podświadomości powstało jako kotwica. Często jest tak, że trafiamy później na dane osoby, które są jakby odzwierciedleniem na tego, co było w naszym dzieciństwie. To może oznaczać, że ta definicja miłości niekoniecznie jest tą właściwą, tą, którą chcielibyśmy, tą miłością, którą chcielibyśmy przeżywać. Dlatego myślę, że teraz zrobimy sobie taką krótką medytację, w której dostroimy się do tej właściwej definicji energii miłości, tak żebyście poczuli tą energię w sobie i następnym razem, tak jak Bogusia mówiła, wystarczy położyć rękę na sercu, to kładąc tą rękę na sercu, będzie to wasza kotwica i od razu poczujecie tą energię miłości w sobie. Podpowiem, że tą medytację możecie sobie wykorzystać później, dostrajając się do konkretnych definicji, które chcielibyście do siebie przyciągnąć. Szczęścia, radości, odwagi, siły wewnętrznej. Wystarczy później po prostu zamienić to słowo i przyciągnąć do siebie tą właściwą definicję. Dzisiaj zrobimy tą medytację z energią miłości. Ok. Bierzemy trzy głębokie oddechy, aby rozluźnić ciało po całym dniu. Z każdym wdechem poczuj, jak wpływać w ciebie całkowita energia spokoju. A z każdym wydechem wszystko to, co zdarzyło się, to co odciąga twoją uwagę, co niekoniecznie jest fajne, po prostu odpływa. Jeszcze jeden wdech i wydech. Poczuj, jak twoje ciało się relaksuje. Odpuszcza, przekieruj swoją uwagę od głowy, poprzez ramiona, które się rozluźniają, dłonie, kark, klatka piersiowa, brzuch, biodra, uda, nogi, stopy. Z
Stajesz się lekka, zrelaksowana, wyciszona. Połóż teraz rękę na swoim sercu. Poczuj je. I przywitaj się z nim. Powiedz: witaj moje serce. Zobacz, że energia, która jest skumulowana w twoim sercu w postaci białego promienia, jest bezpośrednio połączona z energią płynącą prosto ze źródła. Zobacz, że być może na początku nie było to dostrzegalne, ale te wiązki światła przepływają przez całe twoje ciało i są bezpośrednio połączone z wszechświatem i ze źródłem. Zobacz, że ta energia cię wypełnia. To nie jest mała iskierka, to jest ogromny, ogromny płomień. Biały, czysty płomień. Zauważ, że jesteś takim jakby tunelem, przez który przepływa to światło od źródła, przez twoje ciało, aż do ziemi i z powrotem z ziemi, przez twoje ciało, aż do źródła. Wyraź teraz intencję o sprowadzenie do twojego biopola właściwej definicji miłości. I gdy ta energia będzie spływała, przywołaj do siebie obrazy bezwarunkowej miłości. Osoby, którą kochasz bezwarunkowo, zwierzaka, jakiejś radosnej sytuacji, która kiedyś się wydarzyła, na której wspomnienie czujesz głęboką, prawdziwą miłość. Poczuj, jak ta energia ciebie wypełnia, a umysł zapamiętuje dokładnie to uczucie pełni, tej właściwej definicji miłości prosto ze źródła. Skup teraz uwagę na dłoni, która jest na twoim sercu i zakotwicz to uczucie. Ono teraz jest w tobie, z tobą, działa dla ciebie. Jest cały czas aktywne. Ty dokładnie wiesz, jak wrócić do tego uczucia, jak być w nim cały czas, jak je przywoływać. To twoja kotwica. Pamiętając o tym uczuciu, powolutku wracaj do swojego ciała, przytrzymując cały czas tą kotwicę. Wciągnij energię od stóp, poprzez kolana, biodra, brzuch, klatkę piersiową, aż do czubka głowy. Wróć do tu i teraz. Dajcie znać, jak energia przepływała, jak zakotwiczyła się wasze odczucie tej właściwej definicji miłości. Być może jakie wspomnienia się pojawiły, jakie osoby, jakie zwierzaki, jakie sytuacje. Jestem bardzo ciekawa, co się pojawiło. A na koniec z Bogusią jeszcze chciałybyśmy was zaprosić na nasze szkolenie online. Bogusia, może coś więcej powiesz o tej sztuce kochania siebie?
Tak, szkolenie, które wymyśliłyśmy właśnie dlatego, że uważamy, że ono jest podstawą do wszystkiego. Że jeśli nie umiemy kochać siebie, to tak naprawdę wiele rzeczy nam w życiu może nie wychodzić. Widzimy to, doświadczyłyśmy zresztą swego czasu też tego na sobie. I dlatego wymyśliłyśmy szkolenie, które uczy podstaw, które daje taki fundament do wszystkiego, co chcielibyśmy w życiu osiągnąć. I nie mówię tutaj tylko o spektakularnych sukcesach, mówię tutaj o codzienności. Bez kochania siebie nie ma szczęśliwego związku, tak naprawdę. Bez kochania siebie nie ma dobrobytu finansowego. Bez kochania siebie nie ma dobrych relacji. Zawsze ktoś nas skubie, szarpie gdzieś, ktoś nam dokucza, wbija nam szpilki. I dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest to, od czego warto zacząć swoją podróż, tak, w życiu. Natomiast niezależnie od tego, w którym punkcie tej podróży jesteśmy, a jeszcze ciągle nie czujemy dostatecznie tego kochania siebie, można w to wejść i tego się nauczyć. Moja praktyka potwierdza, że rozwijanie tej miłości do siebie powoduje widoczne zmiany w rzeczywistości, w tej praktycznej rzeczywistości, która nas otacza. I właśnie dlatego warto wejść w to szkolenie. To jest szkolenie online, które składa się z 12 modułów. Tam oczywiście jest mnóstwo też modułów dodatkowych, więc jest to szkolenie, którego nie zrobicie w jeden dzień. Tak, myślę, że około 2 tygodni to jest takie optimum, żeby sobie to porozkładać w czasie, to można oczywiście i dłużej. Natomiast to już jest taka przestrzeń, słuchajcie, w czasie której pojawiają się zmiany. Pojawiają się zmiany w was i wokół was. Oczywiście, jak każde szkolenie, które przygotowujemy z Grażynką, jest ono naładowane mnóstwem fantastycznych ćwiczeń, czyli konkretów, tak, żebyście wiedzieli, jak sobie pomóc, co robić, żeby poczuć tę miłość, tak? Bo tak jak przed chwilą tutaj dostaliście konkretną medytację, która mam nadzieję, że pozwoliła wam czegoś fajnego doświadczyć, tak też i praktyczne metody są ogromnie istotne, bo teorie wyczytacie w książkach, tak? Teorie wyczytacie na różnych stronach w internecie, ale chodzi jeszcze o to, żeby wiedzieć, jak to kochanie siebie w sobie rozwinąć skutecznie. Tam oczywiście w tym szkoleniu zwracamy też uwagę na przeszłość, na wzorce, na te wszystkie przeszkody, które warto też usunąć, zanim zaczniemy tam z różnymi rzeczami pracować. No, nie miałyśmy dzisiaj czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, bo to jest temat rzeka, ale na pewno jesteście świadomi tego, że jeśli mamy poczucie winy, tak, w stosunku do siebie, jeśli czujemy się z jakiegoś powodu źli, bo coś gdzieś kiedyś się wydarzyło, to też jest bardzo poważna bariera w kochaniu siebie, bo cały czas mamy z tyłu, tak, takie przekonanie, no nie zasługuję na miłość, bo zrobiłam, powiedziałam, zachowałam się. To też jest coś, co trzeba oczyścić, tak? Oczywiście na poziomie podświadomości, bo świadomie być może potrafimy nad pewnymi rzeczami przejść do porządku dziennego. A zatem w szkoleniu są również moduły, dzięki którym będziecie mogli oczyścić to, co jest przeszkodą, co jest barierą w rozwijaniu kochania siebie. No i myślę, że jest w tym szkoleniu mnóstwo fajnej energii Grażynki i mojej, bo my zawsze wkładamy serce, ponieważ my kochamy to, co robimy i kochamy siebie. Myślę, że to widać. Tak, ja bym podsumowała jeszcze, że to szkolenie Sztuka Kochania Siebie to takie fundamenty budowania poczucia własnej wartości. To sformułowanie mi się podoba, dlatego że tam jest praktyka. Przede wszystkim praktyka, nie teoria, tam macie ćwiczenia, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby przez 2 tygodnie przebrnąć przez to szkolenie, to ono już jest na platformie, można się zapisywać. Ja link tutaj podrzuciłam. Chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, Ina napisała, że super u niej się pojawiły wnuki podczas medytacji, a Mariolka, że niesamowite uczucie ciepła i radości przepływające przez całe ciało. Dziękujemy. A Ania poleca nasze szkolenie, bo Ania już jest na tym szkoleniu, Ania już pracuje z poczuciem własnej wartości. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękujemy.
Kasia pyta, kiedy się zaczyna. Kasiu, to szkolenie jest na platformie, ono cały czas jest. Wystarczy się tam zapisać, zalogować i możesz rozpocząć pracę wtedy, kiedy chcesz. Cały czas ono funkcjonuje. Tylko teraz jest promocyjna jeszcze cena, w związku z tym warto korzystać. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękujemy. Będę informować na bieżąco, kiedy następnym razem się z Bogusią spotkamy. Mogę tylko podpowiedzieć, że na pewno będzie to 15 września, we wtorek, gdzie Bogusia poopowiada o nowym roku numerologicznym, który już się niedługo pojawi i co nowego nam przyniesie. Wtedy Bogusia przedstawi dla każdego cyklu krótką informację, czego warto się spodziewać, na co się nastawić. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia. Dziękuję.